Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Zieliński. Witaj Marcinie. Cześć Mateuszu. Witam i będziemy Państwa. Z Marcinem dzisiaj rozmawiać na temat jednej z nowszych książek wydanych przez Instytut Misesa i jej implikacjach dla polskiej polityki gospodarczej. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, to chciałbym krótko Marcina przedstawić. Jeśli czytacie nasze książki, to zawsze na stopce redakcyjnej jego nazwisko znajdziecie, ponieważ Marcin od lat jest z naszym wydawnictwem związany. Najpierw jako tłumacz na przykład Pieniądza i kryzysów Friedricha von Hayeka, a później już jako szef wydawnictwa, który dba o to, żeby te książki miały taką postać edytorską i były tak dobrze merytorycznie przetłumaczone i wydane, jak to jest tylko możliwe. Więc jeśli widzicie w naszych książkach skrót PSZYP-MZ, to wiecie, że to jest przypis właśnie Marcina i polecam śledzenie tego, gdzie autorzy mogli wyrazić się nieco jaśniej. Jest to dla mnie zawsze przynajmniej spora radość przy czytaniu książek Instytutu właśnie znalezienie jakiegoś przypisu, który Marcin stworzył. Natomiast przechodząc, oprócz tego Marcin jest ekonomistą, który współpracuje z Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie pisze teksty czy raporty dotyczące bardziej bieżącej polityki gospodarczej Polski i głównie na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Wydaliśmy ostatnio mit przedsiębiorczego państwa Berdy Makowski i Alberto Mingardiego. Czy mógłbyś krótko przybliżyć nam, o jakim micie tutaj autorzy rozmawiają? Oczywiście, dziękuję Mateuszu na początku za to wspaniałe przedstawienie mojej osoby. Książka Makowski-Mingardiego jest odpowiedzią na wcześniejszą książkę Mariany Mazzucato, na przedsiębiorcze państwo, książkę, w której autorka próbuje wskazać, jak wspaniałą, przywódczą, ukierunkowującą rolę może w rozwoju gospodarczym odgrywać państwo różnymi inicjatywami swoimi własnymi, czy też wskazując jakieś strategiczne kierunki rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie powinno dziwić to, że ta książka spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem po stronie części również polskich polityków, bo przecież w polskiej myśli politycznej, w tym jak politycy postrzegają gospodarkę, no to ten etatyzm jest bardzo dominujący. Zwłaszcza stał się dominujący tak zarówno w sferze retorycznej, jak i praktycznej po 2015 roku, czyli kiedy wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale też tak naprawdę i było wcześniej, bo pomijając ten epizod lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, gdzie były te tendencje jednak prywatyzacyjne bardzo mocne i deregulacyjne, no z tego też powodu, że to był proces transformacji od gospodarki centralnie planowanej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej, więc tam właściwie już nie było czego uregulować jeszcze mocniej i czego jeszcze znacjonalizować. 85% produktu krajowego to był sektor państwowy wtedy, tam był poza drobnym, mówię o sytuacji pod koniec lat 80., poza rolnictwem i jakimś rzemiosłem drobnym, no to wszystkim innym zajmowało się państwo, więc tutaj właściwie kierunek, możliwy kierunek był tylko jeden. No to w chwili, gdy no już osiągnęliśmy jakieś takie standardy bardziej przeregulowanych, bardziej zetatyzowanych i bardziej upaństwowionych gospodarek rynkowych, co tak stało się właśnie mniej więcej powiedzmy po końcu pierwszej dekady czy na początku drugiej dekady tego wieku, no to trend się zaczął już wracać w drugą stronę, a w tej chwili też no już po 2015 roku przybrał na sile i co najważniejsze przybrał też na sile jeszcze w tej warstwie retorycznej, bo ile wcześniej mieliśmy rzeczywiście do czynienia w Polsce z pewnymi już też sytuacjami, gdy państwo, czy to bezpośrednio, czy przez jakieś już kontrolowane przez siebie spółki na przykład, nabywało prywatne podmioty, przykład Bogdanka, przykład Alior Bank, bo to były nawet Alior Bank, transakcja Alior Banku została dopięta w 2016 roku, ale ona została rozpoczęta w 2015, no to nie mieliśmy jednak takiej silnej retoryki na temat przywódczej roli państwa, na temat tego, dlaczego państwo
musi posiadać wszystkie strategiczne i niestrategiczne firmy i wskazywać kierunki rozwoju. Znaczy, były oczywiście jakieś strategiczne sektory, jak energetyka czy coś, ale właśnie uzasadnienie dla nich było raczej szczególne, tak? Że musimy prowadzić politykę energetyczną, wyrwać się z szantażu gazowego Rosji, z jakąś samowystarczalność energetyczną albo dywersyfikację dostaw, etc. I że to może tylko państwo zrobić z jakichś względów, które możemy teraz pominąć. Natomiast no, nie było tak, że to państwo ma nadawać rytm temu rozwojowi gospodarczemu i wyznaczyć kierunek, w jakim przedsiębiorcy będą maszerować. No i nie było też takich pomysłów, żeby na przykład państwo przejęło polskie koleje minowe, czyli kolejkę na Gubałówkę i jakieś inne kolejki górskie. To nie jest branża, którą się powinno państwo zajmować. Przynajmniej nie było to tak postrzegane wcześniej, natomiast tutaj po 2015 roku oczywiście mamy do czynienia z odwróceniem tego trendu. No więc w związku z tym wszystkim nie powinno też dziwić to, że do książki Mariany Mazzucato, która tak chwali przedsiębiorczość państwa, przedmowę do wydania polskiego napisał sam Mateusz Morawiecki, który był wówczas jeszcze wicepremierem i ministrem rozwoju, i który wskazywał właśnie, że my w Polsce też możemy mieć przedsiębiorcze państwo i powinniśmy iść tym tropem właśnie Mazzucato, tropem jej rekomendacji, jeśli chodzi o to, jak państwo może i powinno wpływać na rozwój gospodarczy, po to, żeby nasz rozwój gospodarczy przyspieszyć. No ale Mariana Mazzucato nie pisze tylko jakichś tam ogólników, tylko raczej wskazuje na konkretne historie, w których ta interwencja państwa miała się okazać dobroczynna. Tak mówi, jak to państwo stworzyło na przykład ekran dotykowy, dzięki czemu później Steve Jobs mógł stworzyć iPhone'a, czy o tym, jak jedna z wojskowych agencji amerykańskich stworzyła sieć komunikacyjną, dzięki której możemy cieszyć się obecnie internetem. Więc jak to pogodzić z tym, że generalnie na działalność państwa osoby takie jak ja i ty patrzą dość sceptycznie? No to jest z tą argumentacją Mazzucato jest wiele problemów. Te problemy bardzo dobrze są wskazane przez Maklowski-Mingardiego. To jest cała książka, nie aż tak bardzo długa, no ale jednak książka, która wskazuje na problemy z myśleniem Mazzucato. Pierwszy taki problem, jaki można wskazać, to jest to, że jest ten błąd, jak to nazywają autorzy mitu przedsiębiorczego państwa, błąd łańcucha dostaw. Czyli, że jeżeli gdzieś państwo się pojawiło na którymś etapie łańcucha dostaw od pierwotnego pomysłu do produktu końcowego, który my kupujemy i z którego my korzystamy, no to ta rola państwa tam była nieodzowna i nie mógł być pojawić się żaden prywatny substytut. To jest taki pierwszy błąd. Druga sprawa jest taka, na co wskazują Maklowski, Mingardi, jest to, no jeżeli państwo wydaje, tak jak to jest w rozwiniętych gospodarkach obecnie, gdzieś między 1/3 a połową dochodu narodowego, czasami nawet więcej niż połowę, no to szansa na tendencyjne znalezienie przykładów przedsiębiorczości państwa jest wielka. No to już jest sama statystyka, tak? No to tam gdzieś się może rzeczywiście pojawić. I trzeci taki może jeszcze błąd, jaki bym wskazał, to jest to, że u Mazzucato to, że gdzieś nawet państwo da jakiś grant jakiemuś badaczowi, który gdzieś opracował jakiś projekt czegoś, nawet teoretyczny, no to już jest dla niej fakt, że no to państwo było tam nieodzowne i bez tego by nie powstało. I to myślę, że fajnie świętej pamięci profesor Witold Kwaśniński wyśmiał jeszcze, bodajże chyba to był jeden z jego ostatnich tekstów, jaki napisał, gdy recenzował mit przedsiębiorczego państwa, że gdyby tak na serio wziąć argumentację Mazzucato, to by trzeba było stwierdzić, że za jego skrajnie wolnorynkowe, libertariańskie czy wręcz anarchokapitalistyczne poglądy no też odpowiada państwo, bo gdzieś odebrał. Chodził do państwowej szkoły. Chodził do państwowej szkoły, później studiował na państwowym uniwersytecie, no i w końcu też, koniec końców, no też wykładał na państwowych uczelniach. Gdzie spotkał swoich anarchokapitalistycznych studentów. Zgadza się. Więc to jest tam mnóstwo różnego rodzaju błędów. No jeszcze taką jedną sprawę można wskazać, że
no Mazzucato nie podaje też przykładów na przykład ze swoich ojczystych Włoch, gdzie tam próbowano na szeroką skalę wprowadzić politykę przemysłową i gdzie ta polityka przemysłowa, no co do czego no, ogólnie większość ekonomistów będzie raczej się zgodzić, podniosła kompletną klęskę. U niej są głównie to przykłady no, ze Stanów Zjednoczonych, jakieś tam dobrze wybrane, a i tak, mimo że dobrze wybrane w sensie takich wisienek, takiego cherry pickingu, to i tak, jak wskazują też właśnie Makrowski i Mingardi, to one mimo wszystko są bardzo naciągane. Bardzo naciągane, no ale też no, trzeba sobie zdać z tego sprawę, no, że jednak no, biorąc pod uwagę wielkość współczesnych państw i zakres ich działalności, tutaj myślę, że później za chwilę porozmawiamy o tym, jak to wygląda mniej więcej w Polsce, gdzie też jest ten zakres ogromny, to że gdzieś tam się pojawi jakiś dobry skutek, że coś fajnego nagle powstało, bo gdzieś państwo przyłożyło trochę ręki do tego, no, no to jest tak naprawdę rachunek prawdopodobieństwa, tak? To w takim razie proszę pamiętać o tym, że książkę Alberto Mingardiego i Deirdre Makrowski można nabyć w naszym sklepie internetowym. Znajdziecie link do tej książki albo gdzieś tutaj będzie się wyświetlał na YouTubie, a jeśli słuchacie nas na serwisach różnych podcastowych, to w opisie także powinniście znaleźć link do tej książki. Jest to książka relatywnie krótka. Wydaje mi się, że napisana raczej dość przyjemnym i łatwym językiem, nie naukowym żargonem i do tego jest relatywnie tania. My walczymy z inflacją bardzo skutecznie i cały czas wydajemy książki, które są jak najbardziej przystępne dla przeciętnego czytelnika, więc zachęcam Was do lektury. Teraz z Marcinem chcielibyśmy porozmawiać jednak nie ogólnie o ideach tej książki, ale o tym, jak wygląda praktyka państwa, które rości sobie pretensje do bycia przedsiębiorczym w Polsce, tutaj gdzie żyjemy. Jak się nad tym zastanowić, to tych prób przedsiębiorczych jest w Polsce dość dużo. Owszem, jest bardzo dużo, mamy jest ich coraz więcej. No, ostatnio też w ramach rozwoju tej idei przedsiębiorczego państwa polskiego prezes Jarosław Kaczyński, który objeżdża Polskę, zapowiedział, że nawet być może polskie państwo przejmie Żabkę, na co też pojawili się bardzo chętni posłowie partii na miłościwie panującej, że twierdzący, że no nie tylko Żabkę by można było, ale też i Biedronkę, i Lidla, i tak, żebyśmy mieli wszystko nasze polskie narodowe, czyli państwowe. Ale jeszcze może zanim przejdziemy do tej praktyki przedsiębiorczego państwa w Polsce, to też chciałbym poruszyć taki temat, on jest bardziej uniwersalny, ale jednak na przykładzie polskim, jak wygląda retoryka przedsiębiorczego państwa, i której znakomite przykłady dał Mateusz Morawiecki we wspomnianej przedmowie do przedsiębiorczego państwa Mariany Mazzucato. Ja i Mateusz Machaj napisaliśmy przedmowę do mitu przedsiębiorczego państwa, w której stwierdziliśmy, że będziemy polemizować z przedmową Mateusza Morawieckiego, także skoro autorzy polemizują z Mazzucato, no to my będziemy w przedmowie będziemy polemizować z przedmową. I tam jest bardzo ciekawe, bo właściwie każda polityka, która ma czemuś służyć, jest określona odpowiednim epitetem, takim epitetem jak na przykład umiejętna, mądra, świadoma, prorozwojowa, dobrze pomyślana, sprawna, efektywna, odpowiednia. I jak przejrzymy tak naprawdę różnego rodzaju inne książki różnych autorów, którzy proponują różne etatystyczne rozwiązania, to oni nigdy nie twierdzą, że musi być jakaś byle jaka interwencja państwa. No byle jaka, no wiadomo, że nie. Musi być właśnie umiejętna, mądra, świadoma i tak dalej. Nikt nie proponuje po prostu interwencji państwa. Być może dlatego, że sobie zdaje sprawę z tego, że no interwencja państwa, jeżeli nie będzie właśnie umiejętna, mądra, świadoma, prorozwojowa i tak dalej, no to no nie przyniesie tego efektu. Ale jak już przyniesie, to znaczy, że była. To znaczy, że była. I tak tutaj jeszcze na marginesie wspomnę, bo to nie jest tylko tak naprawdę dolegliwość, wydaje mi się, partii obecnie rządzącej i dolegliwość naszego premiera, bo też miałem okazję uczestniczyć w konsultacjach, które się odbyły w Senacie, w konsultacjach programu
Polski 2050 gospodarczego i w tym programie się pojawił termin, że potrzebujemy inteligentnego interwencjonizmu. I ja właśnie zwróciłem uwagę na taki poważny problem z tym inteligentnym interwencjonizmem. Dlaczego w ogóle zakłada się, że obecna polityka, która z punktu widzenia nas konsumentów, czy nas obywateli, czy nas jako społeczeństwa może się wydawać głupia, właśnie nieumiejętna, nieświadoma i tak dalej, ale może jednak z czyjegoś, i nieinteligentna, to jednak może z czyjegoś punktu widzenia ona wcale taka nie jest. I może ona wcale nie jest taka z punktu widzenia właśnie tego, kto projektuje tę politykę gospodarczą, czyli z punktu widzenia obecnej władzy, obecna polityka gospodarcza może być jak najbardziej inteligentna, ten interwencjonizm może być jak najbardziej inteligentny. W końcu przy władzy się utrzymali, zakres swojej władzy zwiększają, ludzie, których trzeba nagrodzić, otrzymują posady w zarządach, w radach nadzorczych, dyrektorskiej i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego w ogóle zakładamy, że to jest jakiś w tej chwili nieinteligentny interwencjonizm? Może to jest właśnie najwyższa forma inteligentnego interwencjonizmu i najwyższa forma umiejętnej, mądrej, świadomej, prorozwojowej polityki. Tylko musimy po prostu spojrzeć przez okulary teorii wyboru publicznego, że politycy mają swoje własne cele, które mogą nie mieć nic wspólnego z celami jakimiś ogólnospołecznymi, tak jak się to podręcznikowo pisze, że państwo musi zainterweniować, żeby zwiększyć dobrobyt społeczny, zlikwidować zawodności rynku i tak dalej, i tak dalej. A może państwo właśnie, to jest oczywiście jaka teoria pięknie wyglądająca w podręcznikach, ale już ta teoria właśnie, jak się przyjmie co do rządzących założenia teorii ekonomii, co zrobiła teoria wyboru publicznego, to już tak nie wygląda i praktyka zgadza się tak naprawdę z tą teorią bardziej wyboru publicznego. No, otrzymałem oczywiście wtedy odpowiedź, że no jakby tak patrzeć, to najinteligentniejszy interwencjonizm jest w Korei Północnej i uważam, że coś w tym jest, tak? No, tam jednak udało się stworzyć rządy dziedziczne, które w pełni kontrolują każdy przejaw właściwie działalności gospodarczej. Oczywiście jest jakiś tam czarny rynek, istnieje obok, ale jednak bardzo silnie państwo obejmuje praktycznie całą gospodarkę, władzę się udaje utrzymywać i żyć rządzącym dobrze, więc no jak najbardziej. To uważam, że to jest inteligentny interwencjonizm. No i żeby ten interwencjonizm w Polsce był inteligentny, to jeszcze właśnie wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił dobre kilka lat temu pewne ramy w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju, w ramach którego te właśnie interwencje państwa byłyby świadome, ukierunkowane, rozsądne, efektywne kosztowo i pewnie jeszcze wiele innych przymiotników można by do tego dołożyć. I jakby na ten dokument z perspektywy tych kilku lat, które minęły, popatrzeć, to jak ta pierwsza próba przedsiębiorczego państwa się naszym włodarzom udała? No tam w planie czy w strategii odpowiedzialnego rozwoju to było mnóstwo różnych celów, ale było też takich 9 celów takich ogólnogospodarczych, które jeszcze do tego były określone konkretnymi wskaźnikami, jakie miały być osiągnięte do 2020 roku. Tutaj oczywiście rządzący powiedzą, że może się czegoś nie udało, znaczy mogliby powiedzieć, gdyby nie to, że ten plan już właściwie gdzieś zniknął z przestrzeni publicznej, ale mogliby powiedzieć, że no by się udało, gdyby nie to, że wybuchła pandemia. No nie do końca. Na przykład weźmy taki wskaźnik jak stopa inwestycji, czyli udział nakładów brutto na środki trwałe w PKB, które miały wzrosnąć wówczas z poziomu tam około 20%, 19-20% na chwilę ogłoszenia planu, do poziomu 25% PKB w 2020 roku. No i w 2020 roku oczywiście nie wzrosły do tego poziomu, spadały właściwie przez cały czas. Tam oczywiście tam jest taka cykliczność, że tam trochę wzrosły, ale później znowu spadły. I my tak naprawdę z tego poziomu, Polska z tego poziomu 20% spadła pod tym względem do poziomu tam około 16,5% PKB. Widać doskonale, że się nie da inwestycji po prostu zadekretować, że przedsiębiorcy no też oceniają sytuację gospodarczą, jaka panuje i na podstawie tego, na podstawie
swoich ocen co do perspektyw gospodarki w kolejnych latach, podejmują decyzję o nabyciu środków trwałych. No, środki trwałe w przeciwieństwie do środków obrotowych mają no, jednak tę cechę, że no, trzeba poczekać kilka, czasami nawet kilkanaście albo i kilkadziesiąt lat, zanim się zwrócą. Na przykład inwestycje w nieruchomości, no, okres zwrotu jest bardzo długi, tak? No, maszyny krótsze, no, ale to jednak są dłuższe okresy. No, środki obrotowe no, to jest kilka miesięcy na przykład, jak jakieś, nawet może być kilka tygodni, jak mamy w przypadku na przykład sprzedaży detalicznej. No i z jakichś powodów ci przedsiębiorcy nie chcieli inwestować. Oczywiście tam prezes wtedy Kaczyński od razu zdiagnozował, że to są źli przedsiębiorcy związani z opozycją i którzy mimo, że mają okazje zyskowne, to nie chcą ich wykorzystywać, tylko robią władzy na złość, tak było mówione. Ostatnio też, no właśnie ciekawe rzecz trochę na marginesie, ale myślę, że o tej dygresji warto wspomnieć, bo prezes Kaczyński podczas swojego objazdu wspomniał, że no tam co prawda udział inwestycji w PKB w Polsce spada, ale inwestycje państwa rosną. I no to też tak sugerują, że to coś jest z inwestycjami prywatnymi. Prawdopodobnie przez to, że są właśnie złośliwi prywatni przedsiębiorcy, którzy na złość władzy nie chcą inwestować. No, przy czym on tam zestawił dwie różne kategorie wydatków, znaczy nie kategorie wydatków, tylko znaczy kategoria wydatków ta sama, ale na różne sposoby liczona, bo najpierw powiedział o inwestycjach jako procent PKB, a potem o inwestycjach nominalnie. No, biorąc pod uwagę to, że mamy ze względu na duży przyrost podaży pieniądza, inflacyjnie taką napompowaną gospodarkę, to właściwie wszystkie kategorie nominalne no, mamy w tej chwili rekordowe, jakby na to nie patrzeć. No, relatywnie natomiast może być już zupełnie różnie. No i też oczywiście tam inwestycje państwa też nie są niższe niż były kiedyś. I co pokazuje, że no, też zresztą nie jest tylko, znaczy, nie żebyśmy oczywiście musieli od razu z tego powodu ubolewać, że są niższe, ale to też pokazuje, że jest ten problem, jeżeli chodzi o to, że o inwestycje po obu stronach. Oczywiście dla rozwoju ważniejsze są inwestycje prywatne, które też kuleją, ale nie kuleją z tego powodu, że to ktoś robi władzy na złość, no bo przedsiębiorcy raczej nie mają zwyczaju robić na złość, jeżeli widzą rzeczywiście okazje zyskowne, a nie czują się przytłoczeni przez reżimową niepewność, przez to, że może się na przykład praktycznie z miesiąca na miesiąc, tam z kwartału na kwartał odmienić system podatkowy, tak jak to wyglądało z Polskim Ładem, że nagle zupełnie był postawiony, odwrócony do góry nogami system podatkowy, gdzie tak naprawdę wiele rzeczy nie było wiadomo, był nieprzemyślany, nawet nie było wiadomo za bardzo jak interpretować z punktu widzenia podatników, tak jak było nieco wcześniej ze spółkami komandytowymi, które też w drugiej połowie roku stwierdzono, że będą płaciły poza PIT-em jeszcze CIT i to od początku przyszłego roku, czyli za kilka miesięcy, gdzie jeszcze trochę wcześniej mieliśmy w Polsce na przykład debatę też pod koniec drugiej połowy roku, też chyba w ostatnim kwartale była debata na temat składek ZUS-owskich, tej tak zwanej 30-krotności, czy ten limit składek ZUS-owskich należałoby znieść, czy jednak zostawić. To wszystko się dzieje tak naprawdę, jak takie rzeczy się dzieją gdzieś tam zawsze na jesieni i później się okazuje, że jak Sejm przegłosuje, prezydent podpisze, to do wejścia w życie jakiejś ważnej jednak zmiany dla przynajmniej sporej części przedsiębiorców, to dochodzi z miesięcznym wyprzedzeniem. I przedsiębiorcy działają w takich warunkach, no stwierdzają, że no jednak ryzykowne może być inwestowanie, bo zrobimy kalkulację przy takich stopach podatkowych, czy nam się opłaca, a tutaj się okaże później, że władza nagle praktycznie z miesiąca na miesiąc zmieni warunki działania i inwestycje wtedy są rzeczywiście dużo trudniejsze, też jakby jeszcze były przykłady, kiedy pojawiały się pomysły, które już miały być wprowadzone, ale nagle z nich się wycofywano raczej na szczęście. Tak zaraz po przejęciu władzy w 2015 roku miał być jednolity podatek, czyli jakby tam pomysł akurat Platformy wprowadzone i generalnie były jakieś różne sprzeczne przecieki do tego, jak to rzeczywiście miałoby wyglądać i nie można było się doczekać tej koncepcji.
I też jakby do ostatnich chwil, kiedy to było możliwe do procedowania w Sejmie, była niepewność do tego, jaki będzie system podatkowy w następnym roku, a na ostatnio był jeszcze ten, miejmy nadzieję, zaniechany podatek od nadzwyczajnych zysków tak zwanych. I to, że nagle firmy miały wypłacić kolosalnie wyższe podatki z dnia na dzień praktycznie. Tak w zasadzie prawo działałoby prawie że wstecz. Tak jak miało, takie te przecieki były, jak to miało być wprowadzone. Więc to z pewnością te inwestycje nie sprzyja. Ale jeszcze wracając tylko do tych wskaźników, to generalnie, poprawnie, jeśli się mylę, tam było kilka takich wskaźników, które zostały osiągnięte, ale jakby gdyby popatrzeć na trendy z iluś lat wcześniej, no to jakby to wszystko wskazywało na to, że jak się nic złego nie wydarzy, to na przykład tam poziom rozwoju, poziom PKB per capita względem średniego unijnego, to gdzieś tam pod te 80% powinniśmy dobić. Czy tam jakiś, nie wiem, udział eksportu w PKB, tak, że eksport miałby rosnąć szybciej niż PKB w Polsce. Tak było praktycznie zawsze. Tak było właśnie, pamiętam, jak kiedyś robiliśmy w Forze podsumowanie właśnie tych wskaźników i pamiętam, że właśnie w przypadku eksportu tam były jakieś pojedyncze kwartały w całej, nie wiem, tam dane braliśmy dla ostatnich 25 czy 20 lat i tam były w tym okresie dosyć długim pojedyncze kwartały, gdy było inaczej, gdy PKB rósł szybciej od eksportu. Tak? Poza tym to eksport rósł szybciej niż PKB. No to wynika z tego, że polska gospodarka integruje się z rynkami zagranicznymi i po prostu coraz większe znaczenie odgrywa wymiana handlowa, a nie dostarczanie produktów wyprodukowanych w kraju. Tam natomiast, gdzie cele były rzeczywiście ambitne, gdzie trendy nie wskazywały, że zostaną osiągnięte w łatwy sposób, jak właśnie z tą stopą inwestycji, tam nie udało się tych zakładanych wskaźników rozwojowych osiągnąć. Ale jakby no to możemy powiedzieć, no okej, jest jeden dokument, część wyszła, część nie. Ale oprócz tego, że państwo może taką ogólną regulacyjną politykę stosować, no to może też być bezpośrednim właścicielem i już być tym przedsiębiorcą w sensu stricto, a nie tylko takim regulatorem, czyli tym, o co bardziej Mazzucato chodzi, to jak te przykłady różne podaje, to często właśnie jest coś takiego. Więc jak to jest z tą funkcją właścicielską i przedsiębiorczą, którą pełni polskie państwo? No w Polsce mamy odziedziczony jeszcze po PRL-u bardzo duży majątek państwowy, wbrew tym twierdzeniom, że my mieliśmy jakąś gigantyczną wyprzedaż tego majątku, no ta wyprzedaż aż taka gigantyczna nie była, w tym sensie, że no były oczywiście duże prywatyzacje, było sporo tych prywatyzacji, ale też na tle na przykład innych krajów regionu, jak kraje bałtyckie czy też Czechy, no ta prywatyzacja nie poszła aż tak daleko i w związku z tym też państwo ma w swojej bezpośredniej własności firmy działające w przeróżnych obszarach. To jest niebywałe, że to się utrzymuje, a czasami się jeszcze, co jest ciekawe, przepoczwarza w coś innego. Wcale niekoniecznie lepszego. No więc mamy na przykład pomorsko-mazurską hodowlę ziemniaka. Spółkę, która sama o sobie twierdzi, że jest spółką o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. No i mamy rzeczywiście w Polsce, jeżeli chodzi o rolnictwo, to też tak na tle kraju, regionu, to na przykład jeżeli chodzi o udział państwa w zatrudnieniu wartości dodanej, to on jest dosyć wysoki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2 lata temu opublikował raport na temat właśnie własności państwowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to tutaj Polska również w rolnictwie wypadała bardzo korzystnie. Bardzo korzystnie, tak przedsiębiorczo. Tam mieliśmy, tam w tej chwili dochodzi do konsolidacji w ogóle tych aktywów rolniczych. Polski holding spożywczy się konstytuuje, tak? Tak, z Krajowej Grupy Spożywczej powstaje, tak, Polski holding spożywczy. Mogę coś. Czy narodowy? No jakoś tak w każdym razie. Wiadomo, że musimy albo polski, albo narodowy, albo krajowy. W końcu słucho jego działania do nas dojdą i nazwę zapamiętamy. No i tam w tym holdingu spożywczym
który przejął nie tylko aktywa Krajowej Spółki Cukrowej, które tam wcześniej były, no ale też te wszystkie inne aktywa, te wszystkie inne spółki właśnie też tam trafiły i właśnie między innymi właśnie pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka no nie jest już spółką bezpośrednio państwową, tylko właśnie jest częścią holdingu się stała, ale też tam jeszcze w tej Krajowej Grupie Spożywczej na przykład działała i dalej działa fabryka cukierków Pszczółka. My mamy też państwowe cukierki, mamy państwowe buty, bo... Które, to już nie spożywka. To już nie spożywka, ale tak podaje, gdzie państwo działa, tak? No tam, no w spożywce to właściwie całej, tak? Jeszcze do tego państwo też posiada w różnych miejscowościach, na przykład targi, a jak będzie miało Żabkę, to już w ogóle będziemy mogli nawet takie podstawowe, codzienne zakupy, kupować państwowe produkty w państwowym sklepie i wtedy może uda się wreszcie osiągnąć to, nad czym się zastanawiam, czy się udałoby osiągnąć, czyli przeżyć życie w Polsce tak, żeby nie zauważyć istnienia sektora prywatnego. Bo myślę, że jesteśmy do tego coraz bliżej. Mieszkanie możemy państwowe, czy państwowe w sensie tym wąskim, czyli rządu centralnego, czy komunalne, czyli też państwowe, ale samorządowe. W takim to mieszkanie. Woda, prąd, gaz, to wiadomo. To oczywiście. Z internetem może być problem. No, może trzeba będzie jakiegoś dostawcę w takim razie zrepolonizować. Znaczy jest, tak wiadomo, francuska spółka państwowa, tak? No, tak, tak. Która nam dostarcza, ale nie wiem, czy to się liczy. Tam jeszcze jest w tej branży działa ta spółka Xatel, która jest państwowa, ale nie wiem. Chociaż jest ta kolejowa chyba TK Telekom, tylko nie wiem, czy ona prywatnie udostępnia takie usługi, ale może będzie przedsiębiorczo rozszerzyć. I teraz też porozmawiamy, jak państwowe spółki przedsiębiorcze rozszerzają. No mamy też na przykład armaturę, jakbyś chciał, no to można w Polsce kupić państwową armaturę, bo tam jakimś przy przekształceniach w latach 90., gdy miało PZU zostać sprywatyzowane w pełni, to do aktywów PZU została wniesiona krakowska fabryka armatury. No i PZU nie zostało sprywatyzowane, nie udało się niestety sprywatyzować PZU, no ale krakowska fabryka armatury tam została i tam jest, oczywiście jakieś sprawozdania finansowe PZU zobaczy, to tam jest osobna właśnie kategoria działalności, to jest produkcja armatury. No, wszelakie tak naprawdę, jeżeli chodzi o środki produkcji, to też państwowe znajdziemy, bo mamy szlifierki czy obrabiarki państwowe. Jeżeli chodzi o produkcję spożywczą, to na przykład mamy w Warszawie państwo posiada chłodnię Morzwola, której tam jest taki komunikat, jak się wejdzie na stronę, że w tym roku prywatyzacja nie jest planowana, więc spokojnie, spokojnie, jeszcze się utrzyma państwo, więc nawet całe łańcuchy dostaw będziemy mogli państwowe. Czyli tak będziemy mieć taki kontrolowany eksperyment Mazzucato, czy jak ten cały łańcuch dostaw będzie państwowy, to rzeczywiście ujawni się gdzieś przedsiębiorczość i coś takiego innowatorskiego powstanie, czy nie powstanie. Ale no to jeszcze myślę, że tutaj, żeby wielu osobom pomogłoby, gdyby jednak ta Izera w końcu została wyprodukowana i byłby państwowy samochód, bo to jednak jest tutaj jakaś ważna luka, tak myślę, jak patrzę. No ale można pociąg, autobus, jeszcze można jechać. No i coraz mniej tych PKS-ów. A jak ten Autosan w tej polskiej grupie zbrojeniowej, bo on tam raz ma mieć produkcję militarną robić, raz cywilną, a rok w rok tam 20 milionów straty. Ówczesna premier Szydło obiecała, że stanie na nogi. Jak wiadomo, Tesla przez wiele lat nie osiągała zysku. Ale to też jest na przykład niebywałe, tak? Przyjeżdża pani premier, powie, tutaj uratujemy tę spółkę i spółka, która się zajmuje ogólnie produkcją cywilną, ona nagle trafia do polskiej grupy zbrojeniowej i tam się zastanawiają, co z nią zrobić. Wymyślałem, a może by trochę produkcji zbrojeniowej tam coś i szukają jakiś czegoś ze zbrojeniówki, co można by zrobić. Okazuje się, że jednak jest problem, to później, a to może by ktoś przejął od nas, ktoś cywilny, tam się pojawił, pamiętam, że Polska Grupa Energetyczna też państwowa się pojawiała jako potencjalny nabywca, nie udało się. I teraz też znowu czytałem ostatnio, że tam jednak miała być produkcja zbrojeniowa w tym Autosanie. No. To już jakby wiemy, że działa w wielu branżach, nie jesteśmy pewni, czy we wszystkich, ale jest na pewno blisko tego ideału polskie państwo. Natomiast jak sobie radzi z efektywnością tych działań? Tak, bo jakby same nazwy niektórych
agencji czy funduszy, które państwo stworzyło, sugerują, że to są generalnie rzeczy nastawione na rozwój, że to ma działać coraz lepiej, tak? Bo mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Fundusz Rozwoju Spółek, nie wiem, czy cały czas działa Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, czy to zostało pojęte przez PFR, czy... Przemysłu działa, ma swoje portfolio spółek, ona chyba jest częścią, ale nie jestem pewien, tylko nie pamiętam. Jest chyba częścią grupy PFR, ale też ma swoją... Więc jak to idzie? Jak to idzie? To... Ewentualnie jak to zmierzyć, albo... Ogólnie, to też się wspomnę o tym raporcie w miarę najświeższym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to tam Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdza, że jeżeli chodzi o takie podstawowe miary finansowe, jak wielkość przychodów na pracownika, czy koszty na pracownika, czy koszty pracy i tak dalej, to w porównaniu z innymi firmami działającymi w tych samych branżach, żeby kontrolować tutaj, bo to wiadomo, są branże, w których przychody mogą być większe średnio na pracownika, innych mniejsze, no to wypadają zdecydowanie gorzej niż działające w tych branżach przedsiębiorstwa prywatne. Czyli mamy ogólnie przerosty zatrudnienia, mamy małą sprzedaż w stosunku do liczby pracowników, mamy przez to oczywiście też niski zysk, niską często rentowność kapitałów własnych i aktywów. Co jakby nie jest sprzeczne z faktem, że zdarzają się spółki państwowe, które mają przyzwoitą rentowność, tak? Jakby w całej tej masie jakieś takie się mogą znaleźć czasami, że rzeczywiście na giełdzie pochwalą się dobrymi wynikami. Oczywiście, a mimo to są jakoś tak dziwnie tanio wyceniane przez inwestorów. Oczywiście mogą się pochwalić, no zwłaszcza jeżeli mają jakąś bardzo silną pozycję rynkową, nie tylko ze względu na swoją efektywną, wydajną działalność, ale też ze względu tak naprawdę na to, że są wspierane w tym przez państwo, żeby być naturalnym, po prostu monopolistą. Czyli na przykład mamy energetykę, gdzie mamy podzielone dostarczanie energii w Polsce na cztery części i w każdej z tych części działa państwowa spółka, no to one tam są w stanie tą rentę monopolową wykazywać. I to mimo, że na przykład mogą mieć i tak przerosty zatrudnienia i tak dalej, to i tak mieć wysokie zyski. Ale tu jeszcze wrócę do tamtego, do raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I tam, jeżeli na przykład jeszcze spojrzymy, to takie mniej akceptowalne przez Austriaków miary, jak całkowita produktywność czynników, total factor productivity, tam też na przykład wypadają zdecydowanie gorzej. Ale też to takie zróbmy case study, bo jednak Mariana Mazzucato nie opiera się swoich badań na... Nie statystyki i ogólne przeglądy, tylko... Tylko pewne case study, cherry picking taki pełny. No to mamy właśnie, chciałbym wspomnieć o tym Funduszu Rozwoju Spółek, bo to jest ciekawe, jak się w ogóle spółki przepoczwarzają państwowe. To były wcześniej zakłady graficzne Dom Słowa Polskiego. Jedna z tych setek spółek, których się nie udało sprywatyzować. Ona była nawet w upadłości, już czy w likwidacji. I nagle tam popłynęły pieniądze. Ktoś wpadł na pomysł, że my możemy tam jakieś tam... mają jakieś aktywa, coś tam... Kapitał ludzki, wiadomo. Albo nie wiadomo. Możemy to wykorzystać dla zbożnych celów, dla rozwoju polskiej gospodarki. Tak powstał Fundusz Rozwoju Spółek. No i tam po tym, jak wiele różnych pomysłów było co do tego, czym by się mógł zajmować, to padło na to, że się zajmie ratowaniem polskiego przemysłu stoczniowego. No i tam poszły też poważne pieniądze, bo łącznie 300 milionów, co najmniej 300 milionów został Fundusz Rozwoju Spółek dokapitalizowany po to, żeby właśnie tam w Szczecinie mógł być realizowany program Batory ze strategii Morawieckiego. To ten program tam właśnie, pod ten program premier Morawiecki stawiał kiedyś stępkę kilka lat temu, stępkę, która rdzewieje do dziś, która nawet nie pasuje do, niekoniecznie będzie pasować do statku, który ma powstać, bo nie wiadomo jeszcze, jaki statek tam ma powstać, o jakiej dokładnie konfiguracji technicznej. Ale premier już zapowiedział, że jak wygrają wybory, to on odbuduje jednak ten przemysł stoczniowy. To też podejrzewam taki cykl polityczny, czyli do wyborów. Miejmy nadzieję oczywiście,
Natomiast no co do tego, jak ten Fundusz Rozwoju Spółek sobie radzi, no to tam mamy na przykład, niedawno była kontrola Najwyższej Izby Kontroli, no i tam wskazująca na to, że te spółki stoczniowe, które Fundusz Rozwoju Spółek przejął i którymi teraz zarządza, to one na przykład realizują projekty, które już w samym swoim założeniu były nierentowne. Remontuje statek, który robi remont, który się nie opłaca, realizując, tam nikt zauważa, realizując cel społeczny, jakim jest utrzymanie zatrudnienia. No, może jednak należałoby tych ludzi uwolnić do jakichś bardziej korzystnych dla rozwoju gospodarczego zastosowań, tym bardziej, że no, nie mamy w ogóle w Polsce problemów z bezrobociem w tej chwili, więc jeżeli, tak jak mieliśmy jeszcze kiedyś wysokie bezrobocie strukturalne po tym, jak PRL zbankrutował, no to można było się zastanawiać nad tworzeniem socjalnych miejsc pracy, czyli nie miejsc pracy służących produkowaniu czegoś, co ludzie chcą kupować, tylko po prostu miejsc pracy dla samych siebie. Tak zresztą tam sporo miejsc pracy to było takie właśnie, dlaczego w PRL nie było bezrobocia? No dlatego właśnie, że było sporo tych, bezrobocie było ukryte, było sporo socjalnych miejsc pracy, czyli ludzie byli oficjalnie zatrudnieni, ale nie robili niczego produktywnego. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z czymś takim z Funduszu Rozwoju Spółek, czy właśnie w tych stoczniach, które przejął. Więc tutaj ten projekt na przykład odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego, który swoją drogą, jeżeli chodzi o prywatne stocznie w Polsce, to sobie radzi bardzo dobrze, no to tutaj jednak powstaje taki ten mit, że mam upadły, tak jak że mam upadły przemysł, że mam przemysł ogółem, to tak w szczególności mam upadły przemysł stoczniowy i to koniecznie państwo musi go odbudowywać. Mamy piękne, wspaniałe tradycje jeszcze od PRL-u, a teraz one nie są kontynuowane. Są kontynuowane jak najbardziej przez sektor prywatny i lepiej, żeby jednak tam państwo się do tego nie mieszało. No to jak już trochę sobie poopowiadaliśmy o tym, że czy jak patrząc bardziej przekrojowo, czy patrząc na konkretne próby, to ta działalność nie idzie najlepiej. Ja jeszcze z takich badań, które gdzieś kiedyś widziałem, to przypominają mi się takie przekrojowe badanie GRAPE, gdzie zbadali jakby losy możliwie wszystkich spółek państwowych, które wyszły z PRL-u i wyszło im, że te, które zostały sprywatyzowane, generalnie mniejsza część została zlikwidowana, mniejsza część zbankrutowała, one sobie radzą lepiej niż te, które pozostały we władaniu czy to Skarbu Państwa, czy jakichś tam innych bardziej... Ale w holdingu Skarbu Państwa. Tak. No to generalnie wychodzi na to, że dla firmy, więc też wiadomo, zatrudnienia i tak dalej, dla lokalnej społeczności, lepiej było, żeby firma została sprywatyzowana. I oczywiście można liczyć na to, że ten trend się kiedyś odwróci, ale no na razie to z tych wszystkich statystyk i anegdot nic takiego nie wychodzi. To gdybyśmy mieli się zastanowić, dlaczego tak jest, to co byś powiedział? To takim najbardziej podstawowym, jakbym miał wskazać, to jest to, że to są bardzo dobra nagroda, miejsce w zarządzie, czy w radzie nadzorczej, czy gdzieś tam stanowisko dyrektorskie w jakiejś spółce, to jest dobra nagroda dla działaczy, zasłużonych działaczy, którzy wspierali partię akurat rządzącą i będą wspierali. I na to na przykład wskazują, były bardzo ciekawe, niedawno przeprowadzone badania, które zresztą nie obejmują, one są do 2017 roku, więc też nie obejmują już tych wszystkich rotacji, które się odbywały w ostatnim pięcioleciu, a jak na przykład serwis Bankier wskazuje, to tam mamy do czynienia z prawdziwym rodeo, jeżeli chodzi o zmiany prezesów, członków zarządu i członków rad nadzorczych w spółkach państwowych. I jeżeli chodzi o te badania dla Polski przeprowadzone przez polskich badaczy, w artykule pod tytułem How do politicians capture a state evidence from state-owned enterprises, to mamy w radach nadzorczych zmiany prawie 3 razy częstsze niż w państwowych spółkach, zmiany rad nadzorczych odbywają się prawie 3 razy częściej niż w prywatnych, a jeżeli chodzi o zmiany w zarządach, to są ponad 2 razy częściej. I widać też, jak tak porównamy, nałożymy na te wymiany, kiedy odbywają się wybory i kiedy wymienia się premier, to widzimy, jak tam tak naprawdę skacze zaraz
zaraz po tym okresie, gdy nastąpiła jakaś zmiana polityczna, czyli pokazuje to, że nie ma jakiegoś długofalowego spojrzenia, jeżeli chodzi o te spółki państwowe, tylko mamy wymiany takie typowo polityczne. No i to ma z punktu widzenia, tu znowu może teoria wyboru publicznego się kłania, zresztą teoria wyboru publicznego to jest tak w dużej mierze taka austriacka, tak, teoria, w sensie, że Austriacy się zgodzą z tymi ustaleniami, przynajmniej pozytywnymi, bo może tam, jeżeli chodzi o rekomendacje, to nie, ale pozytywnymi to tak, że politycy mają swoje własne cele, którymi się kierują. Własne, prywatne cele, a nie takie cele jak dobrobyt społeczny i rozwój i tym podobne rzeczy. Nic wzniosłego w tym nie ma. No to widzimy też, jakie to ma zalety z punktu widzenia polityków, bo politycy mogą później te spółki, jak są już obsadzone przez ich ludzi, to mogą później wykorzystywać te spółki do ręcznego sterowania, jeżeli coś trzeba zrobić. A na przykład jest problem, bo to najpierw trzeba by przegłosować ustawę, to możemy to zawsze zadzwonić do odpowiedniego prezesa i mu nakazać zrobić. Przypominam, jak były szpitale polowe na początku pandemii, bo miały powstawać przy państwowych spółkach. Szwalnie i tak dalej. Nie trzeba żadnych ustaw i tak dalej. Zresztą tak naprawdę własność państwowa, bo niektórzy ludzie to odróżniają, że z jednej strony są regulacje, czyli te formalne przepisy, a z drugiej strony własność państwowa. Tak naprawdę własność państwowa jest najgorszą formą regulacji rynku, bo to umożliwia regulację natychmiast na telefon, bez konieczności przegłosowywania, poddawania tego jakiejkolwiek ocenie. Po prostu wystarczy telefon, albo czasami ewentualnie tweet na przykład ministra Sasina, że tutaj wzywa się jakąś tam spółkę do wycofania się z tego, bo ludzie się burzą, wy tego nie możecie zrobić, na co spółka później odpowiada, że oczywiście my ten nigdy nie robiliśmy tak naprawdę, ani nie zamierzaliśmy i się kajamy i nigdy tego nie zrobimy. Mamy tak naprawdę, no tutaj widzimy bardzo silne powiązanie między tymi spółkami, no jeszcze jeżeli ma spółkami, a politykami, a jeżeli chodzi na przykład o państwowe banki, którym właściwie no ściśle żyjemy banki pod kontrolą Skarbu Państwa, no to widzimy też to, że można je wykorzystywać do rozszerzania wtedy własności państwowej. To takim najbardziej znaczącym przykładem może być to, że PFR nabył swój udział w Pekao S.A. za kredyt z Pekao BP. Więc jak mamy już te państwowe banki, to wtedy państwo ma te państwowe banki, no to może też kredytować inne państwowe spółki, bez względu na to, czy to ma sens, czy nie. I przejmować na przykład dzięki temu, czy robić jakieś inwestycje, jakąś inną działalność, która niekoniecznie będzie nastawiona na zysk, bo wtedy też jest ten, tak jak badania wskazują, to też jeżeli chodzi o państwowe banki, no to one zwykle są o wiele gorzej sobie radzą z monitorowaniem kredytobiorców, tego, czy powinni otrzymać kredyt i tego, czy będą w stanie dalej ten kredyt obsługiwać, i co też przekłada się na wyższy odsetek NPL-ów, non-performing loans, w aktywach właśnie banków kontrolowanych przez Skarb Państwa. Non-performing loans, czyli to są kredyty, jak to się po polsku mówi. Nie wiem, czy to jest problematyczne. Z opóźnieniami, tak, no to opóźnieniami w spłacie. Okej, okay. Gdyby chcieli Państwo poczytać więcej o tym, jak działa silna ręka państwa w gospodarce, a jak nie działa, to po raz kolejny polecamy zakup mitu przedsiębiorczego państwa Alberto Mingardiego i Daryl Maklowski w naszym sklepie. Marcinie, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu. Przypominam, że można nasz słuchać na YouTubie i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, a także oczywiście słuchać nas na wszelkiego rodzaju platformach podcastowych. Do usłyszenia wkrótce.